Cześć, z tej strony Staszek oraz mój kot, kolejny. Jesteście na kanale Metalurgia i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o moich ulubionych płytach z 2022 roku. Tu od razu podkreślę, to nie jest lista obiektywnie najlepszych, albo nawet wydaje mi się najlepszych takich dla mnie płyt z 2022 roku, a raczej lista płyt, które najbardziej mnie ujęły w 2022 roku i płyt, z którymi chciałbym się z Wami podzielić. Chciałbym, żebyście, że tak powiem, mieli szansę je poznać i zainteresować się nimi. Więc bez zbędnego wstępu, jako że chcemy porozmawiać przede wszystkim o muzyce, zacznijmy. Na miejscu 10 otwierającym naszą listę znajduje się płyta zespołu Riot City pod tytułem Electric Elite. Jak pewnie zauważyliście na przestrzeni ostatnich lat, starzeję się, więc zaczynam słuchać oczywiście odpowiedni dla mojego wieku dziaderskiej muzyki, a tak na poważnie to faktycznie na przestrzeni ostatnich paru lat złapałem bardzo dużą zajawkę na i to klasyczny heavy metal i też na jego jakieś nowe odsłony, jakieś próby modernizacji tego heavy metalu i wszystkich odmian tych gatunków pokrewnych i no to dowód tego możecie znaleźć w mojej fascynacji Spell, czy też zeszłorocznym Black Soul Horde, Horrors from the Void, na który znalazł się na pierwszym miejscu w zeszłym roku, jeśli chodzi o najlepsze płyty. No i Electric Elite to jest kolejny dowód na to, że ta muzyka cały czas jest dla mnie interesująca, jest dla mnie ciekawa, jest dla mnie wciągająca. No i w przypadku tej płyty na pewno zwróciłem dużą uwagę na wokal, który trochę przypomina Dio, trochę przypomina Jeffa Tate'a, tak jakby połączenie między nimi dwoma. A bardzo mi się podobało to, jak energetyczna była ta płyta i jak ten klasyczny heavy metal brzmi przy współczesnej produkcji. Jedyne, co, na co zwróciłbym uwagę, i to też zobaczycie, że to będzie wspólny mianownik bardzo wielu płyt, o których będę mówił jeszcze dzisiaj, jest to, że jest odrobinkę za długa, na zasadzie, nie wiem, uciąć jeden utwór, czy skrócić je troszeczkę i wydaje mi się, że byłaby o wiele przystępniejsza do słuchania, co nie zmienia faktu, że sama w sobie już jest bardzo przystępna, jest bardzo taka lekka, no. Powiedzmy sobie szczerze, no nie spodziewamy się po tego typu muzyce, że będziemy nad nią dumać i zastanawiać się trzy razy nad każdym utworem. Na 9 miejscu znajduje się Half All That Was Promised. Bardzo mi się podoba to, że w przeciwieństwie do debiutu ta płyta jest troszeczkę bardziej spójna. Faktycznie przez to, że płyta jest równa, brakuje takich elementów wow i w ogóle. W sensie nie mówię, że ich w ogóle nie ma, tylko nie są tak eksplozywne, nie są tak widoczne, słyszalne jak na poprzedniej płycie. Ale płyta nadrabia to niesamowitą różnorodnością, swoją ogólną masywnością, która właśnie przez to, że płyta jest spójna, bardzo fajnie wpływa na odbiór i na słuchanie i no, płyta jest bardzo fajna, melodyczna, bardzo mi się podobała. Nawet na początku myślałem, że z Tomkiem razem ją zrecenzujemy, ale Tomek finalnie chciał ją zrecenzować samemu, co wydaje mi się swoją drogą, że było świetnym pomysłem, bo bardzo dobrze przedstawił wszystkie fajne punkty na tej płycie. Siódme miejsce i może troszeczkę zaskoczenie, że tak nisko, ale to też pamiętajcie, moje listy nie zawsze, że tak powiem, faktycznie reprezentują, że coś, co było niżej, jest gorsze, coś, co wyżej, jest lepsze. Szczerze powiedziawszy, w większości przypadków te numery są troszeczkę losowe, ale na 7 miejscu postanowiłem umieścić ex aequo dwa zespoły. I na początku opowiem o pierwszym z nich, jest to oczywiście White Ward z ich najnowszą płytą False Lights. Z miejsca powiem, nie jest to moim zdaniem ich najlepsza płyta, cały czas uważam, że ich debiut jest ich najlepszą płytą, ale to jest kwestia moja personalna, ja po prostu bardzo lubię brzmienie poprzedniego wokalisty, bardzo mi się podobało, jak oni łączyli ten saksofon z black metalem i jak to, no miało mnóstwo takich strasznie chwytliwych momentów. I nie mówię, że na tej płycie tak nie jest. Ta płyta jest bardzo dojrzała. Ewidentnie zespół bardzo dorósł od czasu wydania Futility Report i jest to płyta naprawdę bardzo dobra. Po prostu może nie ląduje gdzieś w tych takich
sweet spotach dla mnie, ale wciąż bardzo mi się ta płyta podobała, szczególnie utwory z czystymi wokalami i fakt tego, że jest to chyba pierwsza w ogóle płyta w historii zespołu, w której nie mam ani jednego zgrzytu, jeśli chodzi o zarówno rozmieszczenie utworów, jak i kompozycje. Bo pamiętacie, być może z mojej recenzji Fidelity Reportem, ta końcówka ostatniego utworu zawsze mnie strasznie denerwowała i z reguły ją przewijałem. Tak tutaj płyta od początku do końca jest bardzo przemyślana, jest bardzo fajna i z tego co widziałem miała bardzo pozytywny odbiór pośród fanów. I też dała im nowych fanów. Tu też myślę, że od razu warto zaznaczyć, że okoliczności, w których wydali tę płytę i w którym ją promowali, no powiedzmy sobie szczerze, nie są codzienne, nie jest to naturalna kolej rzeczy w przypadku zespołu muzycznego, że promują płytę w trakcie de facto działań wojennych na terenie ich kraju. Miałem okazję z nimi na ten temat porozmawiać. Bardzo mocno wspierają swój kraj finansowo, jak tylko są w stanie, więc no ogromny szacunek za to i no myślę, że płyta świetnie obrazuje też sytuację, w której się znaleźli, ponieważ jest ona bardzo personalna. I myślę, że w okolicznościach, w jakich ta płyta została wydana, możemy ją jeszcze bardziej docenić przez ten element bardzo personalny, który uwidacznia się zarówno w tekstach, jak i w kompozycjach. Ogólnie płyta jest bardzo fajna i cieszę się, że chłopakom się udało wydać tę płytę mimo wszystkiego, co się wydarzyło i tym bardziej się cieszę, że udało im się przyjechać na koncert, zrobić małą trasę po Europie. I na pewno był to jeden z fajniejszych koncertów, na których byłem. Drugie miejsce ex aequo siódme zajmuje Miss Firming z Meth Hammery. Jak wiecie, doskonale jestem ogromnym fanem sceny islandzkiej, jestem też wielkim orędownikiem sceny islandzkiej, uważam, że to jest kolejna duża scena, na którą coraz bardziej powinniśmy zwracać uwagę. Zresztą, zgodnie z moją przepowiednią sprzed paru lat, coraz więcej zespołów zyskuje międzynarodową sławę, no i Miss Firming na pewno jest teraz czołówką zespołów black metalowych z tego wyspiarskiego kraju. Co do samej płyty, bardzo fajna, bardzo melodyczna, jest trochę mniej powiedzmy tego rocka, rock'n'rolla, który mieliśmy na Alglemi, ale za to jest, wydaje mi się, więcej takich, jeśli można to tak oczywiście nazwać, blackowych melodii. Płyta jest trochę cięższa, jest trochę więcej szatana w niej, jakkolwiek to nie brzmi. Jedyny mój zarzut po raz kolejny tutaj w przypadku, jak w przypadku poprzednich płyt, troszeczkę za długa wydaje mi się, ale nie zaburza to mojego odbioru aż tak bardzo, żebym nie wspomniał o tej płycie pośród tych 10, które mi się najbardziej podobały i które powiedzmy zrobiły na mnie największe wrażenie w ciągu ostatniego roku. Na piątym miejscu znajduje się, bo mieliśmy przed chwilą ex aequo, siódme, więc wydaje mi się, że tak to się powinno liczyć. Na piątym miejscu znajduje się Sadness z płytą Tortuga. Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o Sadness, to mógłbym wybrać cokolwiek, co zostało wydane w tym roku przez ten projekt muzyczny, dlatego że od czasu wydania Tortugi wydał jeszcze prawdopodobnie 212 328 innych albumów. No jest to bardzo produktywny muzyk. No ale wracając. Ta płyta przede wszystkim ujęła mnie tym, że jest to chyba jeden z takich bardziej żywych dowodów na to, że ta garażowa jakość niekoniecznie zawsze będzie nam tylko i wyłącznie kojarzyć się z tym, że no jest garażowa, że potrafi dodać wartości. I w przypadku tej płyty, oprócz tej jakości jest to ogromnym plusem tego wydania jest to, jak bardzo emocjonalna jest ta płyta na bardzo wielu płaszczyznach brzmieniowych, wokalnych. Jest super zabawa z produkcją dźwiękową. Ta płyta ma bardzo wiele płaszczyzn dźwiękowych i tutaj myślę, że to połączenie takiego brzmienia bardzo mocno emo de facto z blackiem, tworząc tą taką shoegaze'owo-postmetalową, postrockową mieszankę, daje bardzo fajny efekt. Jak pierwszy raz zakręciłem tę płytę, to miałem no prawie że szczękę na podłodze i od tamtego czasu wracam do niej regularnie, bardzo mi się podoba i na pewno będę też sprawdzał inne epki czy inne płyty tego wykonawcy, dlatego że jest ich bardzo dużo. I definitywnie była jedna to z tych płyt, które ze mną zostały na dłużej z 2022 roku.
Język japoński jest to bardzo ciekawy język, oprócz tego, że jest trochę dziwny pod względem alfabetu i w ogóle pod względem zapisu. Jak zaczniecie się w niego wgłębiać, to dużo rzeczy nie będzie dla was miało sensu. Ale Japończycy mają bardzo wiele słów, które powiedzmy jednym słowem są w stanie opisać bardzo złożone rzeczy. Na przykład macie takie słowo jak natsukashi, które dosłownie jest wypowiadane na zasadzie o, to przypomina mi o czymś, o, to powoduje u mnie nostalgię. Jednym z takich słów jest shinrin-yoku. Jest to określenie na... po angielsku to się nazywa forest bathing, my byśmy to prawdopodobnie nazwali kąpiel leśna. Jest to określenie na takie odcięcie się od technologii troszeczkę, no de facto na doświadczanie lasu, na oddychanie tym lasem, na... no, takie pełne przyjmowanie tej atmosfery leśnej. I ma to też oczywiście swoje takie filozoficzne, trochę medytacyjne konotacje. I płyta, o której chciałbym powiedzieć, jest to muzyczna reprezentacja tego konceptu. Hinako Omori wydała swój debiutancki album pod tytułem A Journey. I jest to właśnie, tak jak wspomniałem, ta muzyczna reprezentacja tego konceptu. Jest to ambient pop, z elementami dronu, który przy akompaniamencie niesamowicie anielskiego, niesamowicie przyjemnego, niesamowicie kojącego głosu Hinako Omori, który zabiera nas w podróż. I jest to podróż emocjonalna, jest to podróż kojąca, jest to podróż pozwalająca się troszeczkę zatrzymać. Nie jest to płyta taka na zasadzie do posłuchania, że o, po prostu muzyka fajnie brzmi. Wydaje mi się, że tutaj bardziej skręcamy w kierunku trochę takiego doświadczenia, do takiego przeżycia, no takiej podróży właśnie. I jak kolega mi to podrzucił i puściłem to sobie, to nie pamiętam, chyba po czwartym czy dopiero piątym lupie tej płyty de facto jakoś się tak ocknąłem i zrozumiałem, że kurczę, słucham tej płyty już od dobrych paru godzin. I na pewno gdybym miał wybrać jedną płytę, którą bym powiedział, żebyście sobie przesłuchali, żebyście sobie ją doświadczyli, to na pewno byłaby ta płyta, bo jest to, no jest to coś innego. Jest to coś trochę wyrastającego poza ramy tego, co my rozumiemy zwykle jako muzykę. Drugi zespół na czwartym miejscu, ponieważ po raz kolejny zastosowałem to egzekwo, jest to kolejny japoński zespół, jest to Asuno Jokei z płytą Airando, albo po naszemu Island. Asuno Jokei po japońsku by oznaczało albo narrację jutra, albo opowieść o jutrze, albo nawet pejzaż jutra. Jest to kolejny japoński kolektyw, jest to kolejny japoński zespół parający się black gaze'em, parający się post-hardcore'em, parający się postrokiem i jest to zespół, który wyrósł na scenie, no, mocno zdominowanej przede wszystkim przez Envy i Heaven in Her Arms i który proponuje nam troszeczkę inne podejście do tej muzyki. Oczywiście jest mnóstwo elementów wspólnych z wspomnianym wcześniej Envy, który zresztą zaliczył w 2020 roku niesamowity powrót po latach. Bardzo się ucieszyłem, kiedy usłyszałem, że wracają i płyta The Fallen Crimson była fenomenalną płytą, też wam bardzo polecam. No i Asuno Jokei w tle, powiedzmy, gdzieś zaczęło budować swoją markę. No i powiedzmy, wydaje mi się, że ją przypieczętowali i potwierdzili swoje stanowisko na tej scenie właśnie tą płytą Airando. Jest to niesamowicie zróżnicowana, wesoła, letnia, energiczna płyta. Macie kawałki takie jak Kimera, które dosłownie zachęcają was do tego, żeby tańczyć. No, wyobrażacie sobie black gaze, post-hardcore, który sprawia, że chcecie się ruszać, że chcecie tańczyć. No, jest to na pewno ciekawe doświadczenie, jeśli chodzi o odbiór muzyki, ale generalnie rzecz biorąc, płyta jest fajnym, takim świeżym, wakacyjnym post-hardcorem i jeżeli nie kojarzycie zespołu, jeśli nie kojarzycie płyty, jeżeli w ogóle nie mieliście styczności z japońską sceną post-hardkorową, z japońską sceną blackgaze'ową, to na pewno jest to jedna z tych płyt, na którą koniecznie trzeba zwrócić uwagę i nie dajcie się zwieść okładce. Chociaż mi osobiście ona się bardzo podoba, ale płyta jest naprawdę warta odsłuchu. No i przechodzimy do naszego top 3.
I o ile, tak jak powiedziałem wcześniej, te miejsca gdzieś tam powiedzmy nie mają za dużego znaczenia, to w przypadku top 3 to są po prostu top 3 płyty, których słuchałem najczęściej i które na pewno najbardziej zapamiętam z 2022 roku. I zaczniemy od płyty na koszulce, czyli Blood Incantation Time Wave Zero. Tu odrobina historii z mojej strony. Ja nie wychowywałem się na trójce, ja wychowywałem się na kasetach mojego ojca, który zresztą miał ogromny wpływ na to, jak dzisiaj słucham muzyki i jestem mu za to ogromnie wdzięczny. I jednym z takich zespołów, który ojciec bardzo dużo słuchał i których też przez osmozę, a później samemu z wyboru ja słuchałem, było Tangerine Dream. I do dzisiaj wydaje mi się, że elementy powiedzmy tego słuchania, tego dziecięcego słuchania Tangerine Dream siedzą we mnie do dzisiaj i dyktują, co mi się będzie podobać i nie. Dlatego kiedy usłyszałem, że Time Wave Zero to nie jest płyta death metalowa, mimo tego, że Blood Incantation robi super death metal, byłem na ich koncercie, bardzo dobrze się bawiłem, a Hidden History of the Human Race jest jedną z fajniejszych death metalowych płyt, to kiedy usłyszałem, że to będzie bardziej A, że to będzie muzyka elektroniczna, że to będzie coś troszeczkę w kierunku krautrocka, bardzo się ucieszyłem, bo no lubię takie eksperymenty. A Time Wave Zero to jest dosłownie przepiękny, przepiękny obrazek, przepiękna laurka wystawiona w muzyce Klausa Schulze. Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie cieszy fakt tego, że po tylu, że już tyle lat po jego śmierci, jego powiedzmy obecność w muzyce dalej jest ogromna, jego wpływ dalej jest zauważalny, jest słyszalny, a Blood Incantation zrobiło to w bardzo, bardzo wytrawny sposób. Płyta jest niesamowicie interesująca, mimo tego, że jest to płyta bardzo spokojna, mimo tego, że jest to płyta, która definitywnie bardziej by nam się kojarzyła z tymi spokojniejszymi, powiedzmy na przykład, nie wiem, częściami soundtracku do Stranger Things, z bardziej takim kosmicznym driftem zamiast jakiejś bitwy kosmicznej. Jeżeli miałbym użyć jakiegoś zobrazowania, to jest raczej właśnie jakiś statek, który po prostu gdzieś leci na jakąś planetę, a nowo odkrytą. I jest to kolejna płyta, którą bym też nazwał doświadczeniem. Tak jak w przypadku Hinako Omori, tak w przypadku Blood Incantation jest to też doświadczenie, jest to podróż, którą wydaje mi się, że trzeba odbyć parę razy, żeby się zagłębić, żeby poznać zamysł zespołu. Zresztą moim zdaniem to jest niesamowity ruch ze strony zespołu, że stwierdzili, że nie będą tego wydawać jako osobną rzecz, jako solowy projekt, tylko wydadzą to pod swoim szyldem. Moim zdaniem ogromny plus dla nich, jest to naprawdę fajny pomysł i na pewno jest to jedna z tych płyt, która zostanie ze mną na bardzo długo. Jest to niesamowity throwback do mojego dzieciństwa, a tak po prostu jest to super płyta, jest to super doświadczenie i na pewno będę do niej nieraz wracał. Na drugim miejscu znajduje się płyta Sylvain, norweskiego projektu solowego Sylvain, pod tytułem Nova. I wydaje mi się, że tutaj będzie ten taki trochę element wspólny między tymi wszystkimi trzema pierwszymi miejscami. Mianowicie będzie tu oczywiście mowa o jakimś doświadczeniu i w przypadku Sylvain jest to doświadczenie bardzo efemeryczne. Takie wręcz, tak jak w przypadku Blood Incantation czułem, że wyruszam w długą podróż w kosmos, to tak w przypadku Sylvain mam wrażenie, że trafiam do krainy snów. Sylvain, dla tych, którzy nie wiedzą, jest to solowy projekt z Norwegii, który w dużym skrócie można opisać Alces, gdyby Neige miał ładny kobiecy głos. Przy czym oczywiście jest to ogromne uproszczenie. Sylvain nie jest takim typowym, powiedzmy, klonem Alcestu. Jest tam bardzo dużo elementów, które są ewidentnie jej, które czynią ten projekt jej projektem i które wyróżniają ją na tle, to powiedzmy, bardzo dużej konkurencji, jeśli chodzi o obecnie coraz bardziej rosnącą popularność tego black gaze'u, tego post-blacku. Przepraszam, te nazwy zaczynają już powoli wyglądać, w sensie wymienianie tych nazw zaczyna wyglądać trochę jak żonglowanie piłeczkami. Wracając, jest to, jak wspomniałem, doświadczenie trochę tak, jakbym śnił na jawie. Jest to bardzo melodyczna płyta, bardzo taka przenikająca, jeśli chodzi o brzmienie. Zarówno te szybsze utwory, jak i te wolniejsze utwory mają gdzieś ten taki element, który powoduje, jakbym był troszeczkę, nie wiem,
No, jakbym przemieszczał się gdzieś w jakąś krainę snu. I jest to też bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, dlatego że w przypadku większości muzyków jestem w stanie się jakoś z nimi utożsamić. Na przykład, nie wiem, widzę ich instastory, no widzę ich jako zwykłych ludzi, tak? A w przypadku Sylwain mam wrażenie, jakbym obcował trochę z właśnie jakąś istotą trochę fantastyczną. Ja wiem, to brzmi absurdalnie strasznie, ale jak posłuchacie tej płyty i powiedzmy gdzieś umieścicie tą perspektywę w głowie, myślę, że mnie zrozumiecie. Tak czy siak, finalnie niesamowicie wciągająca płyta, jestem ogromnym fanem i będę czekał na kolejne wydawnictwa i wam też również oczywiście ją polecam. Myślę, że tutaj zero zaskoczenia, jedna z moich chyba bardziej udanych recenzji, moim, tak mi się wydaje. Oczywiście pierwsze miejsce zajmuje kanadyjski Spell z płytą Tragic Magic. Do pełnej analizy, łącznie z ciekawą historią dotyczącą polskiego malarza i okładki naszego polskiego elementu na tej płycie, odsyłam do mojej recenzji. Tutaj tylko tak skrótowo powiem. Bardzo magiczne połączenie heavy metalu z prog rockiem, z gotykiem, z elementami takimi lekko dumowymi. Niesamowicie inspirujący i oczarowujący wokal, fenomenalne melodie i ta atmosfera właśnie tego okultyzmu, tej magii, która przesiąka przez tę płytę i czyni ją płytą, którą można słuchać non-stop, ciągle. Widziałem właśnie tam w komentarzu pod moją recenzją jednej osoby, która mówi, że odkryła dzięki mnie tę płytę i teraz ciągle jej słucha. I to jest dokładnie doświadczenie ze Spell, szczególnie właśnie z tą płytą, że jak się ją raz puści, to puszcza się ją non-stop. I gdybym miał was zostawić w 2022 roku z zestawem 10 płyt, to na pewno byłyby to te płyty. To są moim zdaniem płyty, które warto przesłuchać. To były płyty, które na mnie zrobiły największe wrażenie. A teraz, żebyśmy weszli przyjemnie w 2023, w którym będziecie oglądać ten materiał, tutaj macie minutę zadowolonego z życia małego kota.